Witamy w pierwszym tutorialu dla wolontariuszy 60+, finansowanym z mechanizmu zakupowego przeciw COVID-19 w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023. Kilka praktycznych porad przekaże Wam dzisiaj instruktor tańca, dietetyk Seweryn Obałka. Witam wszystkich. W czasach pandemii dużo mówi się o wsparciu dla seniorów. Czy ruch i taniec mogą być formą prozdrowotną i stanowić element profilaktyki przeciw COVID-19 dla seniorów i osób 60+? Uważam, że taka forma pracy z ciałem, szczególnie w czasach pandemii, jest wskazana, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę fakt, że na początku, szczególnie pandemii, 3/4, jak i nie wszyscy seniorzy na początku, siedzieli w domu, mało się ruszali, nie mieli kontaktu z ludźmi oraz mieli mniejszą taką pracę fizyczną, nawet proste rzeczy typu pójście do sklepu czy w inne miejsca, gdzie często chodzili, i właśnie ten ruch, taniec w tym przypadku pozwala zregenerować to swoje ciało i powrócić do takiego stanu sprzed pandemii. Także zdecydowanie jestem zdania, że taniec jako właśnie ta forma ruchu jest świetnym tutaj działaniem, aby właśnie wspierać tą tężyznę fizyczną oraz też właśnie psychiczną seniora, bo jednak tutaj są dwie rzeczy łączone: praca fizyczna oraz spotkanie się z rówieśnikami. Także zdecydowanie wszystkim polecam. A dlaczego hip-hop? Na początku można by rzec, że to nie pasuje do seniorów, bo jest to właśnie coś takiego innego, niespotykanego dla nich, ale z racji tego, że ja jestem instruktorem tańca, to tak właśnie zaryzykowałem, żeby im pokazać to, co ja robię. A po prostu to nie jest tak, że do seniora hip-hop nie pasuje. Tylko trzeba sobie uświadomić, że seniorzy byli nastolatkami oraz młodzieńcami, no powiedzmy w latach 40-50, więc wtedy nie było jeszcze tej całej kultury hip-hopowej, także oni po prostu nie mieli okazji tego poznać w tym momencie, tak? Hip-hop dopiero pojawił się na początku lat 70. zeszłego wieku, także oni po prostu nie mieli realnej szansy tego wcześniej poznać w tym czasie. A kto wie, gdyby to było wcześniej, to bardzo możliwe, że oni by tak samo hip-hop czuli jak my i by normalnie nie było to niczym takim dziwnym. Dlatego też im to zaproponowałem i jest to fajne rozwiązanie dla nich, bo muzyka jest dynamiczna, podoba im się rytm i po prostu też oni się mogą dzięki temu właśnie wyluzować i te właśnie relacje się tam budują, bo jednak hip-hop to nie sam taniec, ale właśnie to społeczeństwo, ta społeczność tej grupy, tej subkultury, możemy to tak nazwać już, która właśnie buduje to, więc tam jest wiele czynników. Także hip-hop tutaj jest taki, no właśnie, by powiedział, przyjazny dla wszystkich, tak? Mhm. I nie ma tutaj co się już dziwić temu, że senior tańczy hip-hop, bo już obecnie, po tych kilku latach pracy, to uważam, że to jest już tutaj norma u nas w każdym razie. Mhm. A czy każdy senior może tańczyć hip-hop? Czy są jakieś wskazania, przeciwwskazania do tego rodzaju aktywności? Myślę, że jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to możemy tutaj podzielić na takie predyspozycje, powiedzmy, stricte fizyczne, albo na takie predyspozycje właśnie na zasadzie, czy mi wypada, czy mi nie wypada, bo tu od razu, tak jak w poprzednim pytaniu, mogę powiedzieć, że no nie mam czegoś takiego jak wstyd albo niepewność, czy właśnie senior może tańczyć, tak? Już to tutaj sobie wyjaśniliśmy. Natomiast takie rzeczy fizyczne bezpośrednio, no to trzeba troszkę na to zwrócić uwagę. Jakby no nie każdy senior jest w takiej sile obecnego wieku, tak? Jest różnie z tym, także też myślę, że tutaj warto o tym powiedzieć wprost, że nie każdy senior po prostu jest na tyle sprawny, żeby tańczyć. I tu nie mówię tylko o hip-hopie w ogóle, tak? Tego typu ruch bardziej dynamiczny, mhm. tak? No my tutaj nie robimy jakichś salt, pompek i cudów, natomiast no warto, żeby w jakimś tam stopniu te stawy były sprawne, tak? Kolana, biodra, tu miednica, gdzieś tam. No jednak my się ciągle przemieszczamy też w tym tańcu, więc myślę, że tutaj są te przeciwwskazania takie no na tle takim ortopedycznym właśnie gdzieś tutaj, tak? Bo jeżeli tego nie ma, wiadomo, każdego z nas czasem coś tam poboli, coś tam postrzyka, ale to jest życie, no tak to jest. Nie jest, że cały czas wszystko naoliwione, ale przynajmniej wiemy, że wszystko mamy. Więc też trzeba na to o tym pamiętać. I po prostu to myślę, że tutaj to gra
rolę kluczową. Każdy senior musi się poczuć na tyle, może przyjść zawsze na pierwszy raz i zobaczyć też, na ile jest w stanie to robić, czy właśnie daje rady, czy, no, że tak powiem wprost, wytrzymuje tę godzinę lekcyjną, tak? I to też każdy może robić na swoje 100% w tym przypadku, tak? No, ale, żeby nie robić ponad granice swoich możliwości, tak. Siłowe i fizyczne, tak? I też tak, bólowe. To bardzo ważne. Oczywiście, jakby ktoś przyszedł do mnie niepełnosprawny w stylu, że no nie wiem, na wózku jeździ, ale by miał taką zajawkę do tego, żeby chciał ten hip-hop tańczyć, to ja bym go na tym wózku tam posadził i bym samym rękoma leciał. No właśnie. Taniec, to jest wszystko też kwestia tutaj u nas w głowie, jak mamy naprawdę dużą determinację i gdzieś tam no, jesteśmy świadomi i no, wprost ogarniamy, co się dookoła nas dzieje, no to, wtedy to nie ma takiej też granicy, tak? Więc to jest takie dosyć mocno indywidualne, na ile tutaj mamy tą predyspozycję, na ile nie, ale my tu zawsze udzielamy porad, po to właśnie jest koordynator projektu, właśnie taki opiekun, gdzie wtedy my mówimy i co jak i generalnie można przyjść do nas na rozmowę taką przed w ogóle zajęciami i zobaczyć. Nie trzeba od razu tańczyć, można przyjść po prostu popatrzeć i się z tymi osobami w ogóle zżyć. Mhm. Także myślę, że to tak tutaj wygląda. Nie ma co się na pewno zrażać na początku i sobie wmawiać, że ja nie mogę, bo coś tam albo bo nie dam rady. To trzeba po prostu przyjść i poczuć samemu. Mhm. Czyli można na początku zobaczyć, rozejrzeć się, porozmawiać. Czy jeszcze taki uczestnik w jakiś sposób może się przygotować do takich zajęć, żeby właśnie ten trening był efektywny, spełniał swoje założenia, nie wiem, powinien zaopatrzyć się w wodę albo wcześniej troszeczkę przygotować się kondycyjnie w domu. Jak to wygląda? Oczywiście na zajęcia właśnie hip-hopowe warto przyjść w luźnym stroju, luźną koszulkę, czy to bluzę, właśnie też luźne spodnie, jakieś sportowe buty, żeby po prostu było wygodnie. Jakby styl hip-hopowy w swojej naturze ma właśnie tą szeroką, nazwijmy to garderobę, że właśnie te ciuchy są często nawet ponad naszą miarę zdecydowanie, a to jako taka ciekawostka mogę powiedzieć, że to wynika z faktu, jakby w kulturze tańca hip-hop, że właśnie hip-hopowcy noszą takie, byśmy powiedzieli, za duże ubrania, dlatego że w tamtych czasach większość tych ubrań była po prostu dawana przez starsze rodzeństwo młodszemu i to był taki trochę też symbol, że jak na przykład idzie dzieciak w bardzo dużych ciuchach, no to jest takie myślenie, że go nie wolno tykać, bo znaczy, że ma starszego brata o wiele. Więc po prostu to były takie rzeczy, tak? Na początku kultury hip-hop to nie było tak wszystko różowo na ulicach, gdzieś tam później sztuka sprawiła, że to jest coś bardziej pozytywnego, natomiast no, też tam był to sposób na życie. Także strój, więc nie bać się brać szerokich ciuchów. Oczywiście po rozmowie zachęcam najpierw właśnie zadzwonić do nas, czyli dowiedzieć informacja. Się. Tak, zadzwonić do nas, dowiedzieć się, jak to wygląda i wtedy też wszystko opowiemy, więc takie przygotowanie warto sobie mieć i wtedy można przyjść na trening. Myślę, że takie potem, nazwijmy to, przygotowanie do tańca, no to już ja bym dał po pierwszych zajęciach, że ta osoba przychodzi i to ja na przykład mówię, może sobie muzyki takie posłuchać, ja na przykład podrzucam, jakie tam utwory można sobie włączyć, tak? Jakieś hip-hopowe właśnie na YouTubie, no teraz seniorzy są ogarnięci w telefon, w internet i oni tam wszystko wpisują, więc trzeba tylko to pokazać im i oni są w stanie normalnie w telefonie wszystko sobie sami znaleźć, tam na laptopie, komputerze, ale jak nawet oni nie są zawsze w stanie, to kogoś tam z młodszej części rodziny, czy jakiś znajomy, koleżanka, to zawsze jest do zrobienia. I myślę, że to jest, są takie dwie rzeczy, bo warto też się wczuć w to, jaka to jest muzyka i myślę, że tutaj to są takie rzeczy. Czyli trzecie, dalej się troszeczkę edukować, zainteresować tą zajawkę. Tak, jak zawsze kierunować. Macie też do nas jakieś pytania, to właśnie na tej rozmowie pierwszej z koordynatorem, z opiekunem projektu można właśnie zapytać i wtedy czy to on odpowiada, czy na przykład potem do mnie idzie telefon i wtedy na przykład podpowiadam, czy to potem też na treningu. Także to jakby nie bać się i śmiało można przychodzić. Tak. Sewio, dzięki za te fajne porady, ciekawostki i zajawki. Zapraszamy Was do naszego edu tutorialu już za miesiąc, a wszystkich seniorów na salę taneczną i na zajęcia zdane na grupie Jojo Seniorzy. Pytajcie, piszcie kontakt@centerko.org, centerko.org nasza strona i przybywajcie do nas. Do zobaczonka. Cześć.